Chciałbym skoczyć, żeby w to trafić. Na marsz! Do tyłu! Na twoim miejscu bym zawrócił. Pyszne chrupki. Bum! Skubi chrupki. Super. To powinno pomóc. Więcej dla nas! No już! Pękaj! Dafne, zgłoś się, tu Belma. Odbiór. Tu Dafne. Znaleźliśmy złoto. Rany, złoto? Jak? Gdzie? Leżało na ziemi przed zamkiem. Nie wiem, jak mogliście je przeoczyć. Żartujesz? Myślisz, że tych dwóch zwracało na cokolwiek uwagę w drodze do zamkowej jadalni? Świetni z nich łowcy wskazówek. Tak, kiedy wskazówkami jest jedzenie. Velma bez odbioru. Tam, na górze. Spójrzcie. To chyba dziedziniec. Czas się przebrać! Nie ma go! Rozrabiaka! Do tyłu! No nie! Do tyłu! A masz! Ktoś miał wejść do zamku kluczy.
Mówcie! Chcemy pomóc rozwikłać zagadkę zamku. O, kieszonkowy baron. Bardzo poręczny. Wreszcie przybyła pomoc. Wspaniale, witajcie. Wasza baronowość. Tak, jego wysokość, mnóstwo zaszczytów i szacunku. Więc rozwiązaliście zagadkę? Jeszcze nie, ale chcemy spróbować. Moja przodkini, Lady Azarni, zbudowała ten zamek 900 lat temu, lecz nigdy w nim nie zamieszkała. Jej podły brat wtrącił ją do lochu i został baronem. Azarni przez wiele lat uprawiała w lochu czarną magię, przysięgając, że wróci po śmierci i zemści się. Od tamtej pory każdego barona von Rickenstufa spotykał straszliwy los. Więc sądzisz, że możesz być następny? Z pewnością. Podczas festiwalu jej duch znowu się pojawił w kuli ognia i zapowiedział mą zgubę. Wszyscy uciekli. Ona wkrótce po mnie przyjdzie. Jeżeli chcecie pomóc, idźcie do lasu i znajdźcie Cala Perkinsa, zamkowego łowczego. Zna teren zamku lepiej niż ktokolwiek. Dobrze. Najpierw znajdźmy resztę. Musimy mieć do tego całą drużynę. Thank you.